Uroczysty apel, przemówienia oraz występ orkiestry reprezentacyjnej. Tak swoją działalność rozpoczęła nowo powołana placówka Państwowej Straży Granicznej, której siedziba znajduje się na terenie lotniska Warszawa-Radom. W tej chwili czekamy na otwarcie tutaj połączeń lotniczych. Funkcjonariusze Straży Granicznej do tej pory będą koncentrować się na prowadzeniu kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia. Od 1 stycznia tutaj ma być zostać uruchomione przejście, lotnicze przejście graniczne. Liczba podróżnych oczywiście będzie uzależniona od liczby połączeń lotniczych, ale mamy nadzieję i liczymy na to, że to przejście trochę odciąży to przejście graniczne Warszawa-Okęcie. Jest to już siódma placówka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, a jej zasięg będzie obejmował 8 powiatów południowego Mazowsza. Jest to siódma placówka w ramach tego oddziału. Postanowiliśmy zmienić trochę strukturę funkcjonowania oddziału i wzmocnić tą południową część województwa mazowieckiego. Ta placówka będzie obsługiwała 8 południowych powiatów województwa mazowieckiego, a docelowo oczywiście powstanie tej placówki jest związane z planowanym otwarciem lotniczego przejścia granicznego. Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej w naszym mieście jest ściśle powiązane z planowanym na wiosnę uruchomieniem portu lotniczego Warszawa-Radom oraz lotniczego przejścia granicznego. Jak podkreśla Stefan Świątkowski, wiceprezes PPL, rozwój i zagospodarowanie infrastruktury lotniska oraz wielkie zainteresowanie lotami z Radomia to kolejny dowód na to, że lotnisko wbrew wcześniejszym opiniom w pełni spełnia pokładane w nim nadzieje. Jedną z ważniejszych rzeczy, które nam się udało zrobić przy tym projekcie, to odczarować klątwę Radomia. To znaczy lotnisko Radom było przedmiotem memów, było mówione, że to się nigdy nikomu nie może udać i tak dalej. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której szefowie biur podróży na przykład przyjeżdżają na ten terminal, wchodzą, przejdą się i po 15 minutach mówią, to ja chcę stąd latać. To już nie jest to miejsce, że ludzie mówią, no nie, no ale co to w ogóle jest. Przyjeżdżają, widzą ten terminal, widzą, że to wszystko jakoś jest zorganizowane z sensem, no i że będzie tu można dojechać z Warszawy, to jest siódemką, może koleją za chwilę jeszcze będzie porządny dojazd, ale też się kroi, że będzie, no, jest dużo parkingów. To jest to, co ludzie lubią. Uroczystości miały miejsce w czwartek, 24 listopada.